Kolejny odcinek Uroki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy, już po raz trzeci. Zapraszam was do odcinka z gry Bowser's Fury. Będziemy przechodzić trzy ostatnie wyspy, które odblokowaliśmy w poprzednim materiale. Będą to dosyć proste wyspy, dlatego też po drodze zrobimy sobie kilka tych pomniejszych, zbierzemy kilka katszajnów i w końcu dzisiaj zawalczymy z Bowserem w ostatecznej bitwie. No ale nie będzie łatwo, ponieważ po drodze jeszcze Bowser zabierze nam te kocie dzwoneczki. I coś czuję, że ta walka będzie dosyć nierówna, ale jak mi poszło, dowiecie się oczywiście oglądając ten materiał do samego końca. No dobra, ale zanim zaczniemy, ty drogi widzu, to jeszcze nie jest koniec, w kolejnym odcinku kończymy grę na 100%, więc jeżeli nie chcesz przegapić tego odcinka, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I oczywiście, jeżeli podoba wam się gierka, zostawcie mnóstwo, bardzo dużo łapeczek w górę, o takich przepięknych tutaj, a poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag dzwonek, ponieważ bardzo ich dzisiaj będziemy potrzebować. A ja jak zwykle oczywiście wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Wszyscy są, jesteśmy gotowi, tak więc zapinamy pasy i lecimy dalej. Kurczę, z tą Leslie czy Lessie, jak zwał, tak zwał. Lecimy, odkrywamy ostatnie już wyspy w Bowser's Fury. Czyli tak, musimy teraz pokonać tutaj przez ten stateczek, przez ten wrak cały ten wodospad. Nie będzie to łatwa sprawa, ponieważ sterowanie Leslie, tak jak zresztą widzicie, jak mi idzie, niestety ślisko jest. O, no, aha. Widzicie, jak mi poszło. Jest ślisko. I to jest bardzo duży problem dla mnie. Wiecie co, ja i tak wszystkich monet zbierać nie będę. Co my tutaj mamy? Jakaś dodatkowa wyspa. Ej, no to w sumie czemu nie? Jakby jest okazja, to chyba będzie arena jakaś, tak? Myślę, że tak, tylko zaraz, tą Leslie to, no, o, no nareszcie mogłem wyjść. Zaparkujmy sobie i skorzystajmy. Od razu, hops. Okej, okay, no, zwykłe gumba kotki. Nie będzie chyba jakoś źle. Może najpierw... Aha, chciałem powiedzieć, że... chciałem powiedzieć, że najpierw może Spike'a rozwalę? O, zróbmy coś takiego. Uuu, ale zgniotłem. Ej. Niewidzialny ten. Niewidzialna ta skarboneczka. Ale gumba śmieć mi tu wyszedł. Ale ham. Co to miało być? No nie, no, dawać mi Mario kotka z powrotem. No nie wierzę. Tak nie powinno być. Dobra, mamy Katshina. Surprise, prize fight. Mamy przynajmniej to z bani, nie będziemy musieli już tutaj wracać. I tyle. 46 Katshinów, to jest bardzo dobry wynik. Dzisiaj sobie ładnie to powiększymy. Myślę, że nawet do 60... Nie no, 60 to na spokojnie, bo z tych trzech wysp to dostaniemy już 15. No to przynajmniej 61 będzie. Czyli co, tutaj musimy tak dookoła sobie podjechać, tak? Uuu, co jest jeszcze po prawej? Po prawej jest jakaś jeszcze dodatkowa wyspa, no to też podejdźmy. No kurde, no jak już jesteśmy tutaj, nie będę gardził tym. Co to jest? Uuu. Okej. Tam w chmurach będziemy coś robić. Dobrze, dobrze, to pewnie trampolina będzie. Oczywiście, że tak. Tamtych chyba na dole nie musiałem rozwalać, prawda? Prawda. Dobra, czyli co? Lecimy sobie na górę, Invisible Stara bierzemy. Bum! I musimy wszystkich rozwalić. Okej, okej. O, było blisko. Dobra. Oj, tu będzie ciężej, bo to trzeba zjechać. Albo nie, to nie... Myślałem, że będę zjeżdżał. Whee! Ale... To chyba... Też się zalicza, tak? To się zalicza. Invisible Star to jest tylko tak po to, żebym mógł sobie zjechać i nie bić ich. Dobra. Jump and Thump in the Clouds. What the hell, jakie to są dzikie nazwy. Mamy Katshina dodatkowego, 47, bardzo przyjemne. Lubię takiego typu poziomy. Czyli tu sińsko. A tam coś jest. A co tam? A co to? A, to jest skrót chyba. Dobrze pomyślałem? Dobrze. Tylko, że tutaj coś jeszcze jest też. Ja chcę skorzystać. Coś tutaj podniesiemy jako Mario Kotek, tak? Jakąś platformę. Mhm. Ale tutaj nie mam dostępu. Oj, to nie zrobię tego teraz. Będę musiał to zrobić później, jak sobie wrócę. Czyli jak już odblokujemy sobie, no po prostu więcej terenu, tak? Bo to jest wszystko teraz na razie atramentem zalane. Jesus, ile tych jest tych... Co to są, świnki? Au, au. Ale dobrze, nic mi się nie dzieje, że Mario w ogóle... Żadne krzywda się nie dzieje. Zauważyłem, że jak dostajemy 100 monet, to dostajemy losowego power-upa. O! Stary się budzi. O-o.
O, już? Tak szybko? To ja muszę znaleźć teraz na tej wyspie, to jest w ogóle bardzo dużo kotków. Będę musiał na szybko, kurde, znaleźć te boksy. Chodźmy najpierw może tutaj. O, to jest ta kraina z zapadającymi się. No właśnie. Oj, właśnie. Czy tutaj gdzieś są... Aha, najpierw z Mario, znaczy z Luigi'm się pobawimy. No dobra. To, ale wiecie co? Nie. Gdzieś tutaj musi być. Tak, widzę, Bowser jest. I już mogę skorzystać z dzwonka. Wszystko fajnie. Czy gdzieś tutaj... O! A tutaj, przede mną! Oho. Tylko, że fajnie by było, jakbyś ty, Bowser, się mi tu pojawił. Z tej strony na przykład. Stań. Czy z którejś innej? Bardzo dobrze. Oj, przepięknie. Rozwalisz? Jest. Mamy to. Blast the Fury Blocks. Mamy to, słuchajcie, od razu mamy z bani. Dobra, tutaj jest latarnia na sam dole, czyli to jest ta krainka, co się rozpadają wszystkie bloki. Okej, na to muszę uważać. Tutaj chyba będzie bardzo dobrze, jeżeli sobie zaraz użyję Tanuki Suit. O, właśnie, dziękuję, Tanuki od razu. No dobra, idziemy go szczawia tego pobić. Dobra, to było proste. Od razu przy okazji zbierajmy te szardy, bo czemu nie? O, blisko! Okej. Dobra, jeszcze raz, bo niech on sobie bije. Ja sobie pozbieram. Okej. I się udało, mamy Shina. Dobra, a co tam w tle? Spoko, bo ja tu skakałem jednocześnie. Jest, od razu! Ale ja dwa Shiny naraz. Od razu już mamy trzy tutaj. Jakie to jest proste. Ej, bardzo spoko. O, wodę mamy dookoła już. O, no i spadłem. Jak debil. Wiecie co? Skorzystajmy z okazji, że jest w miarę szybko. Ja widzę te znaki zapytania. Od razu ja widzowie, ja wiem, widzę. Ale ja nie potrzebuję używać tych znaków zapytania, bo ja mam tonę itemów. Teraz niech to się naprawi i wracamy się z powrotem. Skorzystajmy z okazji, że Bowser na chwilę śpi i przejdźmy to do końca. Okej, kwiatuszka piranie bierzemy i to ma wszystko zjeść, tak? No. Okej. No to nie jest jakieś mega trudne. Cyk. Bardzo przyjemne. Dobra, to są tak zwane fuzje. Okej, tu się naprawiło. Tam na górze chyba nie. Dobra, pięknie. Co i to wszystko? Nie, jeszcze tutaj. Kurde. To prościutka zabawa. Tam jeden mi uciekł, śmieć mały. I to wszystko, ej, kurde no. Zaraz będzie czwarty. Ja jeszcze nie spadłem ani razu. Dziękuję ci, panie pirania. To jest chyba kocia pirania w ogóle, tak jak spojrzałem. Chyba ma uszka czerwone. I tu już mamy wszystko, tak. Łup. Rzucamy sobie w siną dal. Jak tam Bowser? Bowser jeszcze śpi. On się szybko dosyć podnosi, to mnie niepokoi. Wasteland Giga Bell. I wracamy na szybko. Zróbmy sobie tego ostatniego kłościka tutaj. Na tej wyspie. Co to będzie? A, to jest... O Jezu, to jest to na czas. Tu w prawo będzie. Tak. O Jezu, nie lubię tego, bo ja robiłem za murkiem. Nie rozwalałem tego murka bombą, tylko ja sobie w Tanuki Suit biegłem tak do przodu. Okej. Jest, udało się! Okej, dobrze! O to chodziło! Od razu! Kurde, nie ma co! I mamy to! Nie wiem, ja już 8 minut nagrywam, już mam pierwszą całą wyspę. O, gdzie ja lecę? What the hell? Okej, tutaj jestem. A to jest to! Zdążę? Oj, chyba nie. No co jest? Nie zdążyłem. Nie zrozumiałem, o co tutaj chodziło.
What the hell? Jeszcze raz. No. Teraz, 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 tym razem. Jej! Mamy Spin Scramble Shine. Okej, po prostu taka dziwna nazwa. Niechaj będzie to my. Jak najszybciej, widzowie, wracajmy, bo już zaczyna padać deszczyk. A trzeba iść na drugą wyspę i trzeba znaleźć jak najszybciej boksy. Gdzie są kolejne? Chyba tam wyspa naprzód będzie coś miała. Tak. Bowser się zdenerwował. I to dosyć szybko, powiem wam. Ale my z nim jak na razie nie walczymy. Szukam, szukam, szukam. Tu jest zejście. On taki coraz szybszy się robi, kurde. Okej. Już nawalasz laserem, kolego? Oj! Mam nadzieję, że dam radę. Ech, nie, to tutaj jestem w tych rurach, to mi się chyba nic nie stanie. Gdzie ja lecę? What the hell? Okej. A to jak coś, to ewentualnie za chwilkę. Nie, zaraz. A, dobrze. Oj, że nie oberwałem. Ale jaja. Coś tutaj się tak świeci. Dobra, jeszcze raz. Niech on sobie tym laserkiem nawala. Zaraz pewnie on się skurzy, stwierdzi, że już nie chce tak walczyć. O. Dobra. Skorzystajmy z chwili jego nieuwagi. Dzięki, Bowser. Okej. O, nie. Dobra, Bowser, ty nie jesteś teraz ważny. Jak tak muzyka się zrobiła spokojna? Chodzi mi o to, żebyśmy tutaj zdobyli. Okej. Jak to... O, tak. Chodzi o to, że po tych rurach to my możemy skakać na luzie. Dobra, i teraz spadnijmy, żeby nie było. Na sam dół. I wracamy się. Okej, czyli tutaj, no to jest taka plansza z zabawa z rurami. Cyk. Okej, rozwalamy. Dobra, żeby tylko nie wpaść. Dobra. I tu na górę. Okej, nie było tak mega łatwo. Okej. I wszystko się rozwaliło. Dobra, mamy Ej, no co jest, Mario? Ja dałem gałkę w tą stronę, kurwa. Mamy 4. Zaraz będzie wszystko. Ej, pytanie, gdzie są te boksy? No nie wiem, nieważne. Dobra, mamy na razie Katrzajna za zaświecenie latarni, pozbycie się atramentu i to jest przedostatnia już latarnia tak właściwie. O, jak ładnie oczyściło dookoła tutaj. I mamy dostęp do... Okej, tam ostatniego... Do ostatniej wyspy. Ja tam widzę. Widzę tego Katrzajna tam. What the hell? A tu jest! Dobra. Ej, to od razu bym podskoczył może po tamtego Katrzajna, co wy na to? Bo to nie jest w sumie głupie. Dobra, tutaj dziękujemy. Bo to jest tutaj, tak? No to przecież, że o tak wskoczyć, to nie jest wielki problem. I co, i teraz tylko idę do przodu. Ptaki sobie stoją, bo to jest mur. Okej, no dobra, w sumie to nie jest aż tak idealnie proste, bo gałka się rusza troszeczkę na boki. Mamy Katrzajna kolejnego on the Floodgates Edge. Jest spoko. Jakby nie narzekam, tylko jeszcze teraz dobrze byłoby, moi drodzy, wrócić. Ojojoj. Mario czule biega, w sensie mój movement gałką potrafi być taki czuły. Mam nadzieję tylko, że po dobrej stronie spadłem. Okej. Gdzie tutaj są te boksy, bo ja nie widziałem. A tu coś jest. On mnie rozwalił, co? Excuse me? Jak on mi to rozwalił? To jak walczyliśmy chyba jakoś przypadkowo musiał. What? Ale jaja. Ej, no to spoko, to tutaj ile zostało mi? Jedno już? Nie, jeszcze dwa zostały. Ale jajca, znaczy gorzej teraz jak będzie Bowser chciał się bić. Blue Coin Bastion, dobra, i będziemy tutaj po rurę chodzić. Tu w dół, okej. Pum. Excellent. O, jest inna ścieżka, okej, dobra. Skupienie, moi drodzy.
tu, cyk, powiedzmy, że... Oj, nie, nie aż tak! Nie. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie kolejne? Nie! Ajajaj, no Mario! Coż ty zrobił? Ej, ten movement gałką jest czasem... No co jest? Ja chcę się cofnąć! Co jest nie tak? No, dałem gałkę... Tu gałka do góry działa, a tu... Nie gadajcie, że ja nie mogę... Nie, no mogę wrócić. O co tu chodzi? A gdzie ja teraz le... Jezusie. O, już chyba mi się nie będzie podobać. Nie chcę tam! Nie będzie mi się podobać to wyzwanie. Oho, oho, stary wstał. Mhm. Karamba, źle. Znaczy dobra, jak wstanie, to przynajmniej pójdzie sobie, ale on coraz szybciej się budzi, widzieliście? Jeszcze raz, bo jestem w tych rurach bezpieczny. Okej. Okej. Dobra, teraz znamy trochę trasę lepiej. Mhm. Oj, chyba źle. Albo i dobrze? Jest! Udało się, tylko wróćmy, albo nie. W sensie nie, że wróćmy, tylko weźmy Katrzajnę już po prostu i chodźmy stąd. Blue Coin Bustle zrobiliśmy, mamy to. Czwarty już Katrzajn tutaj i jeszcze jeden został. Tylko, że muszę teraz stąd sobie wyjść tą rurą. Czy to są kocie gumby? Nie. Myślałem, że kocie gumby tutaj są. Czyli wracam się na górę i będzie już ostatnie tutaj już piąte zadanie, moi drodzy. W ogóle jak to wygląda? To jest no kocia góra. Cat Mountain. Tutaj możemy Leslie sobie popływać, ale na razie się nie skupiamy. Ja wiem, jak to zrobić. Z kluczem, który gdzieś tam jest na górze, żeby na rury skoczyć. O, co za głupie tutaj te firebrosy. Tylko, że... A, źle poleciałem. Chyba. Albo i nie. Chyba już nie będzie jakoś więcej sensu, jak tędy polecę. Czyli tędy. Mhm. I to gdzieś tam... Okej. Gdzieś to tu jest. Tylko po prostu tak. Muszę teraz na górę dotrzeć. O, karamba! Tu na dół, tak. Tutaj wyrzutnią na górę. Tak. Okej, okay, jest, tak, mhm. Tutaj spaść. Okej. No i teraz bardzo ryzykowny ruch, no bo ja z tym nie spadnę nigdzie indziej. O, udało się. O, tylko żeby nie oberwać. Okej. Mamy! O to chodziło! To jest mój sposób, dobrze go kojarzyłem. Idealnie. Piąty katrzeń z tej wyspy i została nam, widzowie, już ostatnia wyspa, kurczę, z tych głównych, normalnych wysp fabularnych. Dziękuję ślicznie, ostatnia wyspa, tak więc to co, lecimy od razu. Kurde, 18 minut ja już sobie nagrywam. Bardzo ładne tempo. Widzę tam, widzicie tam na dole? Są pudełka, dobra, będę wiedział. Jak stary wstanie i się obudzi, będzie chciał mnie atakować. O, to są te platformy. Nienawidzę ich, chyba musimy aż tam dotrzeć. Tam będzie jakaś walka. Back of Cat Prince Bully. Mhm. No dobra. Tutaj coś na... A, jest Katrzajn, okej. Tylko, że jak dotrzeć do tego? Ja chyba w ogóle sobie wezmę... Znowu. Strój! Jesus! Dobra, Jezu! Ale się zagłupiłem, zagalopowałem. Najpierw tutaj, na spokojnie musimy ten jeden kawałek wziąć. Bo tak nie może być, że zaraz ja tu padnę. Ale jakiego mam farta w ogóle. Dobra, wróćmy, okej, up. Jak chcesz to pomiziaj, proszę cię bardzo. Niech będzie, chociaż ja wolę... Wolę jednak ten strój. Jak stary. Stary zaraz wstanie. Kurde. Bo dobrze byłoby się pospieszyć.
Nie o to mi chodziło. Karamba. Jeszcze raz, para trupa. Dziękuję. Pospieszyć? Dobrze by wypadało się pospieszyć, ale kurczę, no też bez takiego szaleństwa. Idealnie. Idealnie, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Wycieczkowiec. Zapraszamy. Łop. Okej, okej, okej. No już stary wstaje. Kurde! Coś tam będzie? Chyba nie. Po co ja mam tam skakiwać? Dobra, nie chcę tam skakiwać, jeżeli tam nic nie ma. Ojoj, ojoj. Że nie oberwałem! Nie wiem jak. O, what the? Okej, okej. Dobra, dobra, gdzie ty? Stąd strzelasz, dobra. Dokąd ta rura prowadzi? E? Na sam początek czemu? Aha, to nie jest... Aha, to jest swego rodzaju checkpoint. No, ale czemu nie tu? Oj, chłopie. No co to miało być? Ja myślałem, że ten atrament mnie tylko spowolni. Nie! Najgorzej! Nie wiem, co mam powiedzieć na to. Ale chamstwo. No dobra, a Bowser się zresetował? Wygląda na to, że Bowser się zresetował i to tak na długi czas. No? Zaraz. On nie w tym kierunku, on w tym. A dobra, no to okej, to nic się nie stało. Itemów nie straciliśmy. Znaczy dobra, no to Tanuki Suit straciłem. Mam, o, mam tutaj checkpointa, wracamy się jeszcze raz. Tylko pytanie, czy tamte się zaliczyły, te kawałki. Zaliczyły, mam trzy. Okej, okay, tam chyba będzie jakiś item. No to czyli nic nie straciłem. Straciłem 9 coinów, żadnego itemka, nic. Tam będzie coś. A tutaj coś. A, tu jeszcze jeden kawałek. Tak, 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 tak. Mhm. Bierzemy. Wracamy się i tam będzie piąty, ostatni. Jedziemy na walkę z tym minibossem. Dobra, to nawet szczerze mnie to tam... wali, w sumie to może i lepiej, że Bowser się odczepił od nas. Why not? Mamy 5 Cut Shine Shards. Bowser Jr. się cieszy, ja też się cieszę. Pierwsze mamy z bani. Dobra, lecimy. To będzie prosta taka chyba już droga. Chyba. Słowo klucz. No tylko, że tutaj trzeba uważać. Ja nie lubię tego. Nie lubię tych platform. Ja już w 3D World nie lubiłem. Dobra, za szybko zaszarżowałem. Tam były monety. O to chodź, Prince Bully. A, to jest ten, co się jego w puszkę zamienia, ta kulka taka. Tak, to jest on, koci Bully. O, jak go bał... Co jest? What the hell? Okej, ja się... Dobra, ja się z nim odbijam. I to tyle, dobra, nie chcę marnować power-upa żadnego. Czemu ja oberwałem? A, bo on takie... Oj, oj, oj. Dobra, może nie będę ryzykował? Wolę już go chyba tak ubić. Znowu tutaj? Dobra, mamy to trzy razy, to już chyba powinno być wszystko, tak. To jest wszystko, więc dostajemy kolejnego Cut Sharda, moi drodzy. Bierzemy go. Back of Cat Prince Bully. Proszę cię bardzo. Mamy już dwa. I o, no i nareszcie atrament tutaj dookoła się rozwali. Tam jest już króliczek, dobra. Tylko czy chcę teraz z króliczkiem walczyć? Jak Bowser? Bowser jeszcze śpi, chyba zdążymy. Tylko warunek jest, moi drodzy, jeden prosty. Muszę tu się wrócić. A to czas trwa. Stary jeszcze śpi. Jeszcze śpi. Dobra, wróciliśmy i teraz tak. Co za chore zadanie tu będzie na nas czekać. Mam nadzieję, że nie jakieś mega długie. A top Mount Megmiał. Co to za nazwa? Po prostu mam się wspiąć na górę? Na to by wyglądało. A, o Jezu, te przełączniki. No. To ja walnąłem? Chyba tak.
Okej, okay, okej. Okay. Ty go możesz bić? Albo masz zamiar bić? Nie. Ja chyba dam radę, jak będę unikał wrogów. Bo ja tylko mam dotrzeć, nic więcej. O, oh, what the... Okej, okay, Tanuki może. Okej. Okay. Przedostańmy się. Boże, Bowser Jr. oberwał nawet. Halo. Halo, halo, halo. No, padł. Tutaj. Ojo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 j
podoba mi się to szybko, Bowser. Bo ja nie chcę znowu tam spadać na dół, chłopie. Zlituj się. Nie chcę znowu spać, no i już się. No naprawdę? O co wy gadacie? Ty chory jesteś, człowieku. Znaczy, ty nie jesteś człowiekiem. Już? Znowu? O, jak mnie to osłoniło? What the hell? Jak mnie ta platforma osłania? Wow, o Jezusie! Oj, robi się gorąco. Dobra, lecimy, nie śpimy. Czy on z tyłu teraz jest? Oczywiście, że tak. Jezu, było blisko. Odpuść już. To tu? Tak, chyba tu. To chyba jest tutaj już. Dobra, wraca już. Idzie spać, chłop. Tak, to jest tu. O, co to? O, jakaś tam wyspa jest. Z Katrzajnym. O! O, to zaraz sobie tam podskoczę od razu, jak już mam spokój. Dobra, no Bowser się uspokoił, sam sobie poszedł, ale no i on częściej wpada do nas. Oj, za często, częściej za często. Tu niby coś może być, ale to są kotki jakieś. O co chodzi z kotkami? Ja mówię, raz skojarzyłem, że te kotki to dało się... Tam, what? Tam jeszcze jest Katrzyn? Co jest? Że te kotki się przynosiło, żeby wróciły do siebie, żeby cała familia była. Dobra, to zapraszam wyspę, żeby wróciła, halo? Dawaj, platformo. To tak głupio lata. Czyli tutaj zostało nam już ostatnie zadanie, plus jeszcze raz Bowser. Tam widzę króliczka, tam widzę jeszcze z Leslie zadanie, spoko. Jakby siema. Siema ptaki, ja nie chcę z wami tutaj siedzieć. Ej, no nie gadajcie, że ja naprawdę będę tak długo czekał. Bowser mi się zaraz obudzi tam. O Jezu, to jest ta wieża. Nie lubię. A czy to się chociaż jakoś na chwilę zatrzyma? Żebym mógł wskoczyć? Oto jest pytanie. Co jeszcze tam mamy do zrobienia? Nie, no nic więcej. Jak tak patrzyłem. Tam coś jeszcze jest. Dobra, droga wyspo, proszę. O. Kocie łapki. Tak to się zatrzymało. Mamy. Dobra, okej. Gazing down at lava. Niechaj będzie po prostu. Tu item jest do zebrania i... Kurde, nie wiem. Tam to wygląda na Mario kotka? Nie mogę... Photo mode? Jakiś zoom? Nie, jeszcze raz. Tak, to jest Mario kotek, dobra, okej. Co mi kot się tam bawi? Mario kotek, więc ja tego nie potrzebuję, zatem lecimy, wracamy sobie tutaj. Okej, na te platformy, god damn it, serio musiałem tak spaść. Myślałem, że chociaż na te platformy spadnę. Jesteśmy tu. Cyk. No dajesz. Okej, brawo Mario. Wasteland Giga Bell. I nie wiem, czy czekamy już na starego, żeby wstał. Kurde, no naprawdę. Ja się z nim czasowo dzisiaj nie mogę zgrać. Na początku było git. Ale teraz cokolwiek chcę zrobić, to mi Bowser ciągle wstaje i nie chce mi dać spokoju. Stare the switchboards, what the hell? A to tutaj jest. O, no to okej, to w razie czego jak on zaatakuje, to będzie blisko. Tylko, że... Ojojoj.
Dobra. Okej, nie było takie... Takie ciężkie skróta zrobiłem. Leslie, ty stoisz tam w tle. Czemu od razu tego królika nie złapiesz, póki stoi? I nic nie robi. No dobra, zdążę. Zdążę się jeszcze tu z królikiem pobawić. I wrócimy się i jeszcze te boksy musi nam Bowser rozwalić. Okej, okej. Czyli tutaj nie sprintuję jako Leslie. Dobra, po prostu żebym nigdzie nie przewalił i będzie git. Ścinać zakręty, dobra, ale szybko, bo Bowser już staje. Jak ty latasz? Co jest? Okej, okej, bo chcę jeszcze to przed Bowserem. Jest. Zgarnęliśmy. Katrina, Wasteland, Rabbit, Playstack. Dobra. Super. O to chodziło. Zaraz będzie deszczyk. Jest deszczyk. Ale ja to przewidziałem idealnie. I teraz tak. Ja tam na górze jeszcze widziałem chyba jakieś boksy. Ale dla mnie najważniejsze to, żeby Bowser z tej strony się jakoś pojawił. Czy dobrze myślę? Tak. O Jezu! Ale nie aż tak. No. Jesus. Jakie to było straszne, jaki jumpscare mi wleciał, kurde na ryj. Blast the Fury Blocks. I mamy to, słuchajcie, w pół godziny zrobiłem sobie 3 wyspy. To jest bardzo dobry wynik, 3, no, ostatnie wyspy. Z tej gry łącznie 10 wysp, tak? 3, 3 i 4, tak, 3, 4, 3 w sumie. Okej, zostały jeszcze jakieś pierdy tutaj do zrobienia z tych innych wysp. Ale, o Jezu, kot mnie straszy. Edward, czemu ty mi się tam bawisz tak zabawkami, tak głośno to robisz? Tu jakieś pudełko jest, ale... O co z tym chodzi? I don't know. No i te koty. Koty mnie to zadziwiają. Ciekawe, bo jakby... Jezu. Jak mi tu wleciał kot. Miau, cześć. No jakby... Milusio? Idealne do fotki jakiejś. Patrzcie, jak to słodko wygląda. Czekajcie, nie ten przycisk. Ten. O. Jezus, wąchamy tyłek. Mario wącha tyłek, kurde. Dobra, słuchajcie, poczekajmy już tutaj. Ja zrobię cięcie i poczekamy, aż tutaj pan Bowser się obudzi i zobaczymy, co jest w tym pudełku. W ogóle jak te koty mi się zaczęły tutaj przymilać i tak siedzą ze mną, w sumie się zastanawiam, czemu nie ma żółtego kota? Przecież ja jestem żółtym kotem. Dobra, minęło jakieś tam 2 minuty niecałe w sumie. To dosyć krótko jak na czekanie na Bowsera. No i teraz zobaczmy, co on tutaj zrobi. O te koty biją! What the hell? Okej. To jest tam dokończ. Dobra. Nie ma co. Panie Bowser. Idziemy się bić. Nie ma co, te koty biją. Zapomniałem o tym, że jak Bowser jest, to one stają się złe. Dobra, panie Bowser, walczmy. Kot w tle idealnie się bawi mi tutaj z zabawkową myszką. Lecimy. Ciekawe, jakie będą nowe ruchy. To jest ta trzecia walka, przypominam. I pewnie... Oj! Jeszcze do niej wrócimy. To nie będzie na jeden raz. Zdecydowanie. Co ty, chłopie, robisz? A, w ogóle chyba... Właśnie! Ja mogę to brać. Okej. Oj. Oj, za daleko! Ała, gdzie jest? Tutaj jest Cadbel. Daj mi kolejne te do bicia. Okej. Zapraszam. O, idealnie. Tylko, że ja nie zdążę go zaatakować. Chyba. Okej, może teraz jeszcze. Dobra, to jest limit mapy, ale oberwał ładnie. Okej, to jest to. Bierzemy pilar. Chłopiak tutaj, kurde, próbuje. Oj. Dobra, oberwał, ale...
Aj, to będzie koniec walki jak na razie. Już chciałem się zapytać, o czemu nagle ścięło tak? Ale chowa się Ham. Kurde. Chyba, że... Nie! Czy to będzie już ta druga sekcja walki? Czy to jest to, o czym myślę, czy nie? Nie, wraca. Karamba. No i Bowser Jr. pewnie coś znowu będzie chciał nam powiedzieć. No nie! Nie, Bowser, tak? Nie walczymy ze sobą. Ja myślałem, że ty męstwo reprezentujesz chociaż cokolwiek. Kot mi tam w tle jest. Nie mogę uwierzyć, jak duży i silny jest mój tata już teraz, obecnie. Walka z nim jest no coraz bardziej straszna za każdym kolejnym razem. Okej. Ja wiem, że chcemy go przywrócić do normalnie strasznego, jeśli chcemy próbować. Dobra, nie możemy się poddać, okej. Kot mi poszedł. A jednak jest i się bawi mi kot. Dobra, słuchajcie, no to co, kolejne dwie minuty? Ale on już! On już! Zaraz kolejna walka, okej, bo to z automatu już tak działa, zapomniałem o tym. Że Bowser teraz ciągle będzie zdenerwowany i będzie chciał zemsty i w ogóle wszystkiego. Dobra, super, od razu możemy walczyć. Mhm. Ale ciekawe, ile jeszcze tak razy będziemy. Dobra, bo to jest to samo, więc ja od razu skipuję. No jakby nie ma sensu pokazywania tych samych cutscenek, tak? Dawaj pilary, najpierw. Okej. Tylko, że ty mi te rozwaliłeś, fuck. A gdzie są jakieś kolejne? Jakby przewaliłem cię, ale... Nie o to mi chodziło. O! No gdzie? O Jezu, chłopie, aż tak daleko. Dobra, tam to przyjęło na klatę. No i gdzie znowu idziesz mi? Dobra. Jest. Idealnie. I pum! Dostał. No to jeszcze tak z jeden raz. Dawaj. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Co teraz? Użyjesz? Okej. Juju. Jest! Oberwał! Dobra, a to jest szansa, słuchajcie, szansa. Tak! Zrobiłem to! Ubiłem go ładnie, na dwa razy, ej! Nie spodziewałem się tego, naprawdę, widzowie, kurde. Oberwał i to tak solidnie, dobrze poszło, dobrze. O, i pozbywa się atramentu. Biedny Bowser. Właśnie, znaczy niejako, słuchajcie, uratowaliśmy go, no. Z potężnego choróbska. Zwanej atramentozą. Biedny Bowser Jr. No, on to najbardziej chyba przeżywa. Jakby walczy przeciwko swojemu ojcu. Ale on nie chce źle, on chce dobrze dla swojego złego ojca. Myśleliście, że to koniec? Nie, to nie jest jeszcze koniec. Teraz walczymy z Giga, no zwykłym, ale Giga Bowserem, przepraszam, odbija mi się kawa. I Bowser właśnie, no żeby nie było, kradnie wszystkie nasze dzwonki, którymi się posługiwaliśmy. Okej. No to teraz, jak będziemy z nim walczyć, jeżeli nie mamy dostępu do tych wielkich dzwonków kocich? No to się przekonamy. Dobra. To już od razu, fuck. Okej. I to jest boss fight, gdzie muszę dobrze jeździć i dobrze się ukrywać Leslie pod wodą. Bo właśnie nie chcę oberwać. A muszę... Dobrze tutaj, wiecie... No właśnie. Muszę dobrze operować. Czy dostanę kociego Mario? Tak, dostanę. Ej, to w sumie mam nielimitowane HP, jak ja mam tyle power-upów. Okej, pierwszy raz oberwał i o to chodzi w tym boss fightzie. Tylko i wyłącznie o to. I muszę tak latać dookoła i po prostu... było blisko. I w takiej dosyć oskryptowanej walce umiejętnie sterować Leslie i chować się pod wodę. Ale że ty naraz z tym laserem i tym wszystkim? Dobra, dwa razy. Oberwał bardzo ładnie. Biedny Bowser. Znaczy nie taki biedny. Już jesteś wyleczony, a ty dalej chcesz mnie atakować. O, Mario Kotek dodatkowy. Jesus, że ja nie oberwałem. Teraz oberwałem. Trudno.
Oj. I oberwał jeszcze chyba raz, To już się rozkrusza, tak więc Mario Kotek latuje. O! Co jest? Jest! Mamy to! Co to było za... Ja już myślałem, że oberwę i to tak solidnie. Jest! Widzowie, udało się! Mamy to! Co jest? Co to jest? Czemu? Czemu jesteśmy nagle... Ja tego akurat nie pamiętam! What the hell? Czemu aż tak duzi jesteśmy? Co tu się porobiło? Zespół R znowu błysnął. Zespół B. Bowsera zespół. Znowu błysnął. Brawo, udało nam się. Słońce w kształcie kota. Głowy kota z uszkami. Słuchajcie, no zrobiliśmy to. Pokonaliśmy Bowsera po raz trzeci. To była trzecia oficjalna walka. Zrobiliśmy fabułę gry. Przeszliśmy po prostu grę. Jeszcze nie na 100%, co prawda. Ale jak na taką bonusową, darmową grę dodawaną do Super Mario 3D World, to bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Coś innego niż ratowanie księżniczki Peach. Więc mamy Bowsera i Bowsera Juniora. No i cóż? W ogóle, jak on się to pojawił? No, chłop się cieszy. Chłop się cieszy, no siłą rzeczy. Oho, oho. No podziękuj mi, Bowser. No, no. Ale Mario to też jest taki, no, odważny, bo mógłby dostać pazurem od Bowsera, a jednak nie. No nigdy oni się nie będą lubić. Bowser i Mario nigdy nie będą się lubić. Ale mają już naprawdę bardzo dużo, 40 lat historii między sobą. Tak, tak, Bowser Jr. Pokonaliśmy cię już w Mario Wonder. Właśnie, przecież on nam pomagał tutaj, a my go pokonywaliśmy tak w Super Mario Bros. Wonder. I mamy koty, niebieski, zielony i różowy, czyli w sumie Luigi, Toad i Princess Peach. Jesus, jaki jumpscare! Ja się tego nie spodziewałem! Że na takiej gigantycznej Leslie byliśmy. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Mamy to. Kredyty. Ale słuchajcie, no ominiemy je raczej, no bo co, no thank you for playing. My mamy jeszcze tutaj 33 cat shiny do zdobycia. Więc to nie jest jeszcze zdecydowanie koniec. Okej, mamy saving i już powinniśmy teraz mieć 3 gwiazdki w profilu, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nam się gierka wczyta. Ale bardzo fajnie, mi się podobało. Kurczę, cieszę się, że teraz będę miał okazję przy was dokończyć tę grę. Nie tak jak wtedy, że skończyłem grę chyba, nie wiem, z 90 cat shrine'ami. No i tak to teraz wygląda. I o co teraz chodzi? Robimy już grę na 100%, czyli jeszcze 33 cat shrine'y czy tam shiny. I jeszcze raz pokonujemy Bowsera. I wtedy będzie 100% ukończenia gry. Haczyk jest taki... Zaraz, Bowser Jr. Haczyk jest taki, że Bowser wciąż jeszcze będzie z nami walczył. Czyli jakby wracamy do etapu sprzed zakończenia gry. Tata i ja powinniśmy mieć świetny dzień na tym stawie, jeziorku. Ale stał się on duży i wściekły. Okej, okay, zostawiam ci znaczki, gdzie jeszcze możesz znaleźć więcej cat shine'ów. Okej. Okay. Znajdźmy je wszystkie i przywróćmy naszego ojca. Czyli niejako wracamy do sytuacji sprzed walki. I teraz na mapie mamy zaznaczone wszystkie miejsca, gdzie jeszcze katrzajny są. Trochę ich jest, no ale nie będzie większego problemu, żeby to zrobić. Słuchaj, Mario. Pomagasz mi dużo, więc pomogę i tobie. Okej. Okay. Jeśli chcesz wybrać inną wyspę, po prostu się dostać, kliknij... Aha, mogę się teleportować. Okej. Okay. Ej, spoko. Nice, ja już tu widzę coś do zdobycia. No dobra, bardzo ładnie. Ale myślę, że na ten moment my sobie zakończymy, więc w kolejnym odcinku już po prostu dokończymy całą grę na 100%. Cóż, jak wam się podobało, zostawcie lajka, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej, hej!